Legenda o powstaniu majonezu. Dawno, dawno temu, w 1756 roku, miasto Majon, stolica Minorki, zostało oblężone przez angielskie wojska. Obroną dowodził książę de Richelieu, który dzielnie przez długie miesiące bronił miasta przed zajęciem przez wroga. Niestety wojna coraz bardziej się przeciągała, a obrońcom boleśnie kurczyły się zapasy żywności. W końcu zostały im tylko jajka, oliwa i cytryny. Dla księcia, który był prawdziwym smakoszem, takie jedzenie było istną udręką. Właśnie dlatego jego kucharz postanowił poeksperymentować w kuchni. Ryzykując własną głową za dziwaczne pomysły i marnowanie zapasów, wymieszał jajka z oliwą i dodał do tego cytryny, a potem doprawił kilkoma pozostałymi przyprawami. Gdy powstał aksamitny sos, kucharz polał nim ugotowane jajka i podał swemu dowódcy. De Richelieu zachwycił się wspaniałym smakiem puszystego sosu, a po zakończeniu wojny przysmak ten szybko zagościł na europejskich stołach. Nazwano go majonezem od miasta, w którym powstał jako udany eksperyment pomysłowego kucharza.